Witajcie ciekawscy! W oczekiwaniu na nowe piosenki lubianego i cenionego zespołu Blackpink, jak i ich długo wyczekiwanego powrotu na scenę, pomyśleliśmy, że możemy przejrzeć kilka rzeczy, które wiemy o tej słynnej grupie. Czy wiecie, że pierwotnie miała się ona składać z 9 członkiń? Dlaczego finalnie do formacji należą tylko 4 osoby? Kto został, a kto zrezygnował z grupy i jakie były tego powody? Zostańcie z nami do końca, aby dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, zostawieniu łapki w górę oraz obserwacji naszego nowego Instagrama. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim są oryginalnie członkowie, krótko przedstawimy Wam ich biografię. Mamy więc Jennie, Lizę, Rosé i Jisoo. Oto Jennie, jedyna członkini Blackpink, która zadebiutowała solo, jak obiecała agencja YG. Nie wiemy, co stało się z resztą solowych projektów, ale to już inna historia. Jennie urodziła się 16 stycznia 1996 roku w Korei Południowej, ale jako dziecko mieszkała w Nowej Zelandii, gdzie dorastała i chodziła do szkoły. Kiedy dowiedziała się o K-popie i YG, zdecydowała, że chce wrócić do Korei Południowej, by zostać piosenkarką. Jennie była pierwszą członkinią Blackpink i najdłużej trenowała w YG Entertainment, gdzie dołączyła w sierpniu 2010 roku jako 14-latka. Następną z utalentowanych dziewczyn jest Lisa, która była pierwszą niekoreańską artystką agencji YG. Dziewczyna urodziła się 27 marca 1997 roku w Tajlandii. Tam też wychowywała się z matką i szwajcarskim ojczymem, mistrzem kuchni Marco. Zaczęła naukę tańca w młodym wieku i należała do grupy tanecznej. Podobnie jak miliony innych osób, dziewczyna zainteresowała się K-popem poprzez zespoły Big Bang i 21 i usilnie dążyła do tego, by trafić pod skrzydła YG. Była jedyną osobą przyjętą do YG Entertainment podczas przesłuchania w Tajlandii w 2010 roku, wybrano spośród 4000 osób. Trzecią z dziewczyn jest Rosé, urodzona w Nowej Zelandii 11 lutego 1997 roku, dzięki czemu idealnie zna język angielski. W wieku 7 lat przeprowadziła się z rodziną do Melbourne w Australii i wtedy zaczęła śpiewać i uczyć się gry na gitarze. W 2012 roku, w wieku 15 lat, Rosé dołączyła najpierw do YG Entertainment w Australii i zajęła pierwsze miejsce wśród 700 uczestników. I wreszcie Jisoo, która przyszła na świat 3 stycznia 1995 roku w Korei Południowej. Jisoo została najpierw rozpoznana przez agenta SM Entertainment na koncercie YG Entertainment, ale odrzuciła ofertę i została praktykantką YG w lipcu 2011 roku. Choć wszystkie dziewczyny są tak młodziutkie, na rynku muzycznym radzą sobie naprawdę świetnie. Znamy obecne członkinie, ale co z tymi osobami, których nie ma w grupie? Przecież miało być ich aż 9. Plotki mówią, że oryginalna nazwa zespołu Blackpink to Pink Punk, ale wtedy oryginalny skład był inny. Członkiniami były Jennie, Jisoo, Lisa i Eunpi. Eunpi, finalistka Superstar K2 z 2010 roku, miała być wokalistką zespołu, ale opuściła grupę i agencję rzekomo z powodu problemów zdrowotnych. YG wydało nawet oświadczenie po jej odejściu, z którego można było dowiedzieć się, że jej odejście to przykra sprawa, ponieważ dziewczyna, która tak wiele z siebie dawała i trenowała od dawna, musiała zrezygnować, nie spełniając swojego marzenia. Zdecydowano, że jej przyszłe działania zbytnio obciążą jej zdrowie. Następną z osób, których nie ma w grupie, była Yuna, raperka, która rywalizowała w Superstar K3 w 2011 roku. Kiedy po raz pierwszy spojrzycie na jej zdjęcie, przypomina ona CL i zgadnijcie, rzeczywiście oczekiwano, że dziewczyna będzie nową CL. Blackpink była pierwszą grupą, która miała zadebiutować pod szyldem YG po słynnym 21 z nadzieją, że będzie ona nową wersją tejże grupy. Tak jak 21 mówiono, że będzie damską wersją Big Bang. Ponoć nawet zespół otrzymał piosenki, które miały być dla 21, ale to już inna historia. Wróćmy jeszcze do Juny. Jak wiadomo, nigdy nie zadebiutowała w Blackpink i opuściła YG Entertainment. W oświadczeniu powiedziała, że w tym czasie nie była gotowa śpiewać ani tańczyć. Czuła się, jakby nie miała umiejętności ani talentu. Zapewne nie była po prostu jeszcze gotowa na wielką przygodę z YG, ponieważ w 2015 roku zadebiutowała w grupie dziewcząt The ARK pod szyldem Musing K Entertainment. Kolejną bardzo utalentowaną artystką, która miała występować w Blackpink, była Hana Jang, która była zawodniczką Super K3. Ludzie w Hani widzieli nową Lee Hee z powodu jej pięknego, uduchowionego głosu, ale ostatecznie dziewczynie nie udało się zaistnieć. Mówi się, że powodem, dla którego Hana nie jest częścią Blackpink, jest to, że boryka się z osobistymi problemami. Choć jak wiadomo, trudne historie się sprzedają i mówiąc brutalnie, mogłoby pomóc w jej karierze, nie zdecydowała się ona na ten krok. A szkoda, bo ma wszystko, czego potrzeba, aby zostać sławną solistką. Jennie to kolejna młoda artystka, która była trenowana przez YG Entertainment, kiedy tworzył się Blackpink. To także bliska przyjaciółka Lizy, ale nie dotarła do ostatecznego angażu, ponieważ nie miała odpowiednich możliwości i umiejętności z powodu krótszego okresu szkolenia. Jennie już opuściła YG i startowała w Produce 48, ale w zasadzie to wszystko, co o niej wiemy. I wreszcie na koniec zostaje najbardziej kontrowersyjna postać, czyli Miyeon.
Początkowo Mion miała być częścią Blackpink, ale na podstawie plotek o randkach z członkiem Mix & Match odsunięto ją od projektu. Jak wszyscy wiemy, duże agencje takie jak YG mają wiele surowych zasad, a jedną z nich jest zakaz randkowania, więc dziewczyna po prostu przekroczyła granicę. Z powodu rzekomych pogłosek Mion została usunięta z Blackpink, a później zadebiutowała w Idol pod szyldem Cube Entertainment. Obecnie trudnym do wyobrażenia sobie skład Blackpink z członkiniami innymi niż Jennie, Lisa, Rose i Jisoo, prawda? Ale jak myślicie, czy gdyby zespół debiutował ze wszystkimi dziewczynami, o których była mowa, wypadłby lepiej? Czy według Was obecne członkinie Blackpink są najlepsze z całej tej listy? Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. No i koniecznie sprawdźcie nasze konto na Instagramie. Do usłyszenia wkrótce, cześć!